Siema, to Pyza na kolejnym wypadzie na rybki, nie inaczej, i dla wszystkich miłośników wędkarskich wypraw w moim wykonaniu najnowszy film oto z tej miejscówki. Więc godzina jest 9:25, wtorek 24 listopad 2020. Późno, bo późno, ale musiałem złapać sobie na podrywkę żywczyków i powędkujemy w pogoni za pasiakiem i zębatym na żywczyki. Dwie wędki, nie inaczej, i zobaczymy, co uda się złowić oto z tego miejsca. Po nocce, więc po ostatniej nocy szkoda było czasu na spanie. Jutro zaczynam drugie zmiany, więc wolnego praktycznie nie ma, więc musiałem to wykorzystać po nocce i oto ten wypad za okoniem i zębatym żywczykami. No i wędkujemy, dwa żywczyki postawiłem i zobaczymy, co i jak. Więc drodzy Państwo, kawka, herbatka, ciasteczko, browiec i jedziemy z tym koksem, bo późno, i zobaczymy, czy uda się coś złowić. Na razie nic. Podnoszę grunt do góry, na dół. Nawet skubnięcia. No zobaczymy. Jak to będzie dalej wyglądało. Nie próbuję coś złowić tak, żeby na zero nie być. Pamiętacie wypad przedostatni z tego miejsca. Tylko nie byłem na rzece, tylko tam przy moście na oczku. I byłem zerowy z Heniem. Dzisiaj też jestem z Heniem. Heniu oczywiście tam został. Ja przyszłem na rzekę zobaczyć, co i jak. No i zobaczymy. A na razie nie ma żadnego odjazdu, ani okonka, ani zębatego. Tak mówię, po nocce to akurat powędkujemy kilka godzinek. No mogłoby coś wziąć, byłoby fajnie. Zobaczymy. Więc miejmy nadzieję, że coś pyknie. Mamy dwie wędki do dyspozycji. Zobaczymy. Więc wędkujemy, drodzy Państwo. Jest w pytkę. Słonko wyszło, ładnie świeci. Ale co z tego, jak nic nie zgubię. Czekamy. Cierpliwie na jakiś odjazd. Teraz tu trochę jedną z tej strony, drugą tutaj. No zobaczymy. Powiem Wam, pierwszy raz w życiu łowię w tym miejscu. Tu kilka razy byłem, ale to niżej, na rzece, nad tym, co Henie siedzi, też kilka razy byłem, ale w tym miejscu, co teraz jestem, na tym miejscu, co jestem pierwszy raz, więc ciężko mi powiedzieć, gdzie one najlepiej tu skubią. Czy tu, czy pod korzeniem. Gdzie przepuszczać najlepiej spławik z żywczykiem, tak aby były brania, gdy słabiej ryba żeruje. I nie wiem, gdzie one dokładnie, te okonie czy szczupaczki, stoją, ale zobaczymy. Dlatego mówię, trochę tu, w różnych miejscach, i zobaczymy. Więc wędkujemy dalej.
i zobaczymy, co nam to przyniesie. Nawet nie wiem, jaka głębokość tutaj jest, no ale akurat tu dzisiaj łowimy, więc próbuję coś złowić, zobaczymy. Nic, zero. Wieje strasznie, zobaczcie. Wiatr jest konkretny. Ale nic nie pyka. I grunt mniejszy, i większy. Okej. Czekamy, bądźmy cierpliwi. Może coś pyknie. I wyholujemy jakąś rybkę. A na razie bez ryby i bez brania. Ani na lewej, ani na prawej. Z powrotem z tej strony rękawiczki włożyłem, bo zimno jest. Zimno, drodzy Państwo. Więc włożyłem rękawiczki. I czekamy. Zobaczymy, co i jak. Jest pytka. Pomimo tego, że jeszcze nie miałem brania, ale jest pytka. No i zobaczymy, zobaczymy. Może coś w końcu weźmie. A więc, drodzy Państwo, zmiana miejscówki, nie, trzeba coś złowić, tak żeby chociaż z jakąś rybką być, bo wiecie, drugi raz z tego miejsca zerowy nie chcę być w ciągu tygodnia czy dwóch tygodni, więc dlatego zmiana i widzimy się już na nowej miejscówce, więc zwijam sprzęty i jedziemy. Jedziemy złowić jakąś rybkę. Jaj, Heniu! Dobra. Jak to się mówi, drodzy Państwo, ciężkie życie wędkarza dzikiej wody. Ale jakoś musimy dać radę, ogarnąć temat i zawijamy się w inną miejscówkę. Nie ma to, nie ma to tamto. I tak to się prezentuję. Okej. Dobra. Czekam na Henia i zawijamy się w inną miejscówkę. Zobaczymy. Może tam coś pyknie. Tak, aby nie być na zero. Zobaczymy. Więc jedziemy w inne miejsce. Heniu, pomogę ci. Co? Pomogę ci, nie? To bez brania mówisz. Miałem branie. Ale jedno miałeś branie tylko. Ano widzisz. Tak to jest. Zobaczymy na innym miejscu, co będzie. Jesteśmy w tym miejscu. Zobaczymy tutaj. Jak tutaj nic już nie złowię, to już będzie tragedia, drodzy Państwo. No trochę płytko jest. Woda mała,
ale to jest, wiecie, z moich filmów wszystkich, moja miejscówka. Więc tak mówię, jak tu się nic nie złowi, to zaczep będę musiał prawdopodobnie rwać. Tak jest. Znaczy poszedł? Poszedł, no. Więc zaraz ją przezbroję. Pomalutku. Interesuje mnie ta wędka. Dobrze, i próbujemy złowić jakiegoś okonia, tak aby nie być na zero. A więc pierwsza rybka. Drodzy Państwo, szczupaczek. Ale nie jestem zerowy, więc rybkę wypuszczamy. Zobaczcie. Odpływa i pokość dorosłego i wędkujemy dalej. Jest coś. O. Piękny okoń. I drodzy Państwo, okonek, szczupaczek. I tak powiedziałem, to jest moja miejscówka. Nie jestem na zero. I o to w tym wszystkim chodzi. A więc kolejne branie. Prawdopodobnie okoń gania, tam gania. Ale czekamy, aż pyknie. Gania, gania. No i zobaczymy. Jest, poszedł na dno. Mamy pięknego drugiego garbuska. Drodzy Państwo. A no widzicie. Okonek. I wędkujemy dalej. Kolejne branie, zobaczymy co. Okej. Ale musisz. W krzaki weszedł. Jakaś żyłka. A to nie moja. A to nie moja, ale ryba tam jest. Jak ci pomóc? To nie moja żyłka tam jest. Poczekaj. Coś zrobił, poczekaj chwilę. Ale nie, ryby już nie ma, spadła. To nie chodzi o ryby, tylko żebyś nie urwał. Ale tak muszę urwać, bo to jest nie moja żyłka. Widzisz, tam jest, ktoś zerwał żyłkę. Na drugiej mam branie. Ale jedziesz, chłopie. Wyszedł. Ja jestem w szoku. Ja jestem w szoku. Na drugiej wyszedł, ale czekamy, aż powtórzy. I przerzucamy zestawy. Czekamy. Kolejne branie, czekamy. Co mamy? Puściło, szczupak był. No. Szczupak był. Mogłem jeszcze poczekać, okej. Jeszcze. Naprę sobie żyłkę trochę. No. Poczekaj. Tylko nie mocno, tylko dawaj. Siedzi? Okoń czy szczupak? Nie wiem. Jeszcze nic nie wiem. Kij pracuje. To jest mięciutki kij. Tak, ale to wiesz. Szczupak. No ale wiesz. Nie jesteś zerowy, Heniu. Ale branie było, nie? Branie było. Rybka zaliczona. I drodzy Państwo. Jak jest mały, to jest i duży. Słyszycie? Więc rybce wracamy wolność.
No, ale chociaż jesteś zerowy, nie? Łowimy. Branie. Ale mam okonka. Okonek. Ale cieszy. Okej. Na razie przestało brać. No ale wędkujemy. Jakieś rybki są. No i najważniejsze, że ręka rybą pachnie. Nie, Heniu? Słucham? Najważniejsze, że ręka rybą pachnie. Dokładnie. Że ręka rybą pachnie, to jest najważniejsze, że nie na zero. No i niedługo będziemy kończyć i taki szybki po nocce w pracy wypad na ryby. Odpoczynek. I jest w pytkę. No, czekamy. Ciekawe co? Wyszedł. Puścił. Ale może powtórzy. Zobaczymy. Jakiś pyrtek był. Widzicie, tak czasami jest, jak za długo się czeka, to puści, wypłynie. Ale to musiał jakiś maluszek może być. Nie, ja wezmę, ściągnę, zobaczymy. Żywczyk... Ale ja cię ograniczać. Nie, dobrze, no ja mam jedną, tu ja sobie w jednym miejscu łowię. Uderzył, puścił. Zobaczcie. Zmieniamy rybkę. Branie jest. Jest. Aż kur... Znów. Tam jest ten korzeń. Ta żyłka ktoś zerwał. Poczekam, aż wyjdzie. A więc, drodzy Państwo, branie, zobaczymy tylko co, czekamy. O, za wcześnie, ale było. Było, więc łowimy dalej. Szczupaczek. Pistolet. Kolejny. Ale cieszy. Cieszy pomalutku. Koleżko, jak się zaczepiłeś? Tu mamy pelny. Płynie. Byku. No i widzicie, coś zaczyna się brać. Niewielkie rybki, ale cieszą. Najważniejsze, że nie na zero. Kolejne branie, ale tym razem stawiał chyba na okonika. Jest okonik. Okej. I wędkujemy dalej. Więc, drodzy widzowie, już jakiś czas temu jedną wędkę poplątałem, nie chcę mi się rozplątywać, widzicie. Więc przez jakiś czas łowię jedną wędką. Dlatego, że poplątałem, a nie chcę mi się rozplątywać. No i zobaczymy. Czekam na kolejne branie i kolejną rybkę. Bawika nie widzę. O, wypłynął. Wyszedł. Gdzie? Ale malutki grunt jest niemożliwe, że... O, może powtórzy. Zobaczymy. Wiesz, nieraz powtarza, ale dzisiaj widzisz, przeważnie wychodzi i nie powtarza. Zakuć, nie zakuć się, jakiś gnojek. Rybkę trzeba zmienić. Zobaczymy. Jak to? No, wyfilt, wiesz. Założymy świeżą. Zapyszczek. I w tej pozycji mamy żywczyka.
czekamy na branko. Jeszcze na jakąś rybę na zakończenie. Jakaś na zakończenie dzisiejszego wypadu rybka. Co bądź może być nawet mały okoń, nieduży szczupaczek, tak aby ostatnią rybką zakończyć dzisiejszy wypad, więc czekamy i dopóki przynęta w wodzie mamy okazję coś złowić, więc wędkujemy i czekamy na branie rybki. Drodzy Państwo, kończymy tą imprezę. Brało, tak to pokazałem na filmie, w jednym miejscówce nic, dosłownie nic, więc zmiana miejscówki, tak pokazałem, jakieś tam rybki były. Ręka rybą pachnie, to jest najważniejsze, tak samo u Henia jak i u mnie. No i kończymy, nic dodać, nic ująć. Dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. I do następnego filmu nad wodą. Siema, pyza, narka.